Witam, witam panowie. Ogólnie zadaliście mi pytanie, bo jak wczoraj na fejsie siedziałem, obserwowałem ogólnie. Zadaliście takie pytanie tego typu, czy z Bonazem, z Wuwuni, z Wixem mamy zgodę. Mamy zgodę. Specjalnie było to ukręcony ten wywiad tego typu, że niby jeszcze tam dostrywają nam, ale to wszystko jest to ustawione było tego. A tak to w rzeczywistości jest zgoda z nami, bo jak nie byłoby zgody, to byśmy się nie zgodzili na wywiad z WWE. Krótko na temat. Ogólnie ja się z tego cieszę, że macie inne podejście do nas już, a nie, że o, takie kobiet to są idioci. To zmieńcie sobie stronę, róbcie taki hałas jak my mamy. Robienie filmików, vlogów, nie wiem jak to mogę uznać, powiedzieć. Ogólnie cieszę się z tego, że udało się rozplanować taki plan, że pod koniec tego wywiadu tam jest Bones, Biggs, Wunio, tam dają prezenty. O to nam chodziło, żeby was podkręcać, że niby jeszcze nie ma zgody z nami. A widzicie, jak łatwo można was oszukać, kręcić was w zabawę. Widzicie, się tak kręciliście. Mamy to specjalnie zrobiliśmy, żeby zobaczyć reakcję waszą stronę. Co wy zaczniecie pisać, już zaczęliście krytykowanie robić po necie. No i kto jest prawdziwy pana? Chyba nie jesteście troszkę. Przykro mi, ale z takiego plotkowania wychodzi na to, że jesteś główny. Sorry, że tak mówię, ale taka jest prawda. Pozdrawiam, elo.